Anka. No, numer do Gabi chyba nawet. Mhm, my się znamy. Prowadziliśmy seks kiedyś. Bardzo no ja, niepokojącą rzecz. Siedziałeś, Julka, w brzeźwinkę Gabi? Nie, jeszcze nie. Do gęby tylko. Słuchaj, chmura. Fajna fura. Pięknie. Cycki też. Nieźle. Stanisław. Ta też ma dobre cycki. Aha. To po co mi kolega od pukanka, skoro mam narzeczonego? Ja lepiej stukam. A skąd wiesz? O to się masz przekonać i ocenisz. Bracha chociaż? Bo ta by mogła opierdolić, nie? Fajnie się uśmiecha. Ty kurwa, co się tak patrzysz? Gdzie lecisz, Gosia? Pani Gosiu, gdzie? Do czapki? Do czapki tradycyjnie? Dobrze, jedziemy. Co u Daniela? Dobra, spierdalamy, psy będą. Uciekajcie, strzelają, uciekajcie! Chciałbym jeszcze przypomnieć, że jest organizowany konkurs na fotel gamingowy z okazji 2000 subskrypcji. Jeżeli chcesz wygrać taki fotel, to musisz być osobą aktywną na moim kanale, czyli mieć suba, zostawiać łapki w górę, zostawiać komentarze pod każdym filmikiem oraz zostawić followa na moim Instagramie. Wszystko będzie sprawdzane, wyniki pod koniec miesiąca, więc co? Tylko brać udział, ja już nie będę przedłużał i zapraszam do oglądania. I zostawiajcie łapki i komentarze. Cześć. Cześć, chmuja, cześć. Co słychać? Na szpitalu jestem. A co ci się stało? Nic. To co tam robisz? Przyjedzie, cześć. Po co? Po co? Chcę mnie młody wyrobić, mam przejebane. Młody kors, siemano, Refon, lecimy charytatywnie, tutaj masz zbiórkę, wpłac kosinusa albo udostępnij. No co jest? Pozdro, brakuje Jusmanowicz, wspomagam.pl rhm. Też na solówkę? 3 złote. Co jest kurwa z tobą, ty? No co? Siema, Rafon, siema, młody. No, co się dzieje? Za ile będziesz? Za chwilę. Szybko. Czemu szybko? Bo mam fajną ciocię. Jaką fajną ciocię? Zobaczysz. A to fajna... Ona szuka męża. O, to jadę. To jadę, zaraz będę. A wyślij mi GPS. Dobrze. Dobra, jadę do Denisa. Bliżej tym motocyklem, bliżej. A na tym motorze to cię zaraz sieknę, jak słowo daję. Sieknąć mnie chcą już. Kurwa, tylko przyjechałem, już mnie chcą siekać. Parking pan se znajdzie, a nie... Bo trzeba go odstawić do tego. Cześć, moja. Cześć, Denis. Co chyba? No, ja musimy pogadać. Malutki. Jak się czujesz? Dobrze. Wszystko okej? Okay. Poznałeś ciocię Gabi? Cześć, Gabi. Siemanko. No, numer do Gabi chyba nawet. Mhm, my się znamy. Prowadziliśmy seks kiedyś. No, ona nie pamięta, bo pijana była. A co to znaczy seks? Nie wiem. Ruchanie. A, luchanie, czyli szulak bierześ krwinkę. Tak. Wchodzi i wychodzi, bez sensu, nie może się zastanowić. Albo wchodzi, albo wychodzi, no. Słuchaj, chmura, bo słyszałam bardzo niepokojącą rzecz. Siedziałeś, siulka, w brzeź krwinkę Gabi? Nie, jeszcze nie. Do gęby tylko. Słuchaj, chmura. Siadaj, chmuja.
słuchaj. No, na Stasiu, tak daleko odjechaliśmy. Słyszałam, że dajesz mojemu synowi narkotyki. Jakie narkotyki? No narkotyki! A, prezent urodzinowy. To, no. To materiały kolekcjonerskie, zabezpieczone, niegotowe do użytku. Nawet się rozpakować tego nie da. Takie, wiesz, kolekcjonerskie edycja. No nawet takich kolekcjonerskich narkotyków. No co ty? Słucham? Nie dawać nawet mu takich? No nie! Ale mówił, że babcia nie zaskakuje prezentami. Nikt nie zaskakuje, to chociaż wuja niech zaskoczy prezentem. Ale nie narkotyki! On nawet nie wie, że to narkotyki. Chyba, że mu powiedzieliście, no to inna sprawa. Aczkolwiek było zabezpieczone. Wiesz co? Następnym razem... Następnym razem, nie wiem... Może kup mu piłkę do nogi, albo piłkę do koszykówki, rower może, czy coś, ale nie narkotyki. No dobrze, przepraszam. Jest okej. Okay. Ja tylko po prostu chcę ci powiedzieć na przyszłość. Albo na przykład piłkę do piłki ręcznej. Okej. Okay. No to sorry jeszcze raz. No, wiesz o co chodzi. Żeby po prostu później mi nie wyrósł na... Na bandytę, tak. No. Szkuna. Dobra, luz. Dogadane. A czemu wsiadziałeś siulka do buzi? Nie pamiętam. Co? Tak nie powiedziałeś. Wiem, a, co ty gadasz? Denis, co ty? Ciociu Gabi? Miałaś siulka w buzi? Nie, to chyba jemu wsadzali chuja do mordy jego koledzy, wiesz? Tak było. Było takie ciociemu. Ty, Stachu, a ty spałeś z Janiną? Nie, co? Janina ma rozjebanego pierogę strasznie. Słuchaj, bo Janina jest w ciąży, nie? No co, to mnie w to nie wrobicie, kurwa. Podobno z księdzem. Z księdzem? Mnie nie wrobicie, ja Janinę w gumie jebałem. Czyli jednak. No ale w gumie, kurwa. Ty czekaj, to Janina spała z tobą, jakiś gościu jej walił na tym i jeszcze z księdzem? Czyli kurde. Wychodzi na to, że moje babcie siedzi z każdym lucha. To niezłą masz babkę, frajerkę jebaną. Ponijmy do tej kurwy Janiny za chwilę. Ja nie mam jej numeru zapisanego, możesz zadzwonić ktoś do niej. Dobrze, że nie masz, kurwa. W sumie nie masz czego wstydzić. Ja na pamięć znam ten numer, bo ona do mnie codziennie po 15 razy dzwoni i ja już pamiętam jej numer na pamięć. 509-185. Ja swojego numeru nie znam, a jej numer znam. Gdzie my jedziemy? Po Janinę. Bo Janinę frajerkę. Czemu na nie mówisz frajerka? Nie ma się pruje z każdym. Chmuja tak powiedział. Czekajcie, muszę sobie przebrać bluzkę, bo mam dziurę pod pachą. Tak na szybko. Nie wiem, możemy na zdrabkę jechać czy coś? A jest Janina? Dobra, czekajcie sekundę. Właśnie nie ma, nie ma, nie ma. Młody poszedł spać, zmęczony był. To ile to auto jedzie? Z 300. O, troszkę boli. Troszkę bardzo. Jeszcze powiedz, że to była policja. Czy ty policję, no więc albo spierdalamy, albo nie wiem. Wybieraj. A mamy szansę tym autem? Bo już jadą do nas. Mamy wybieraj. Szansę? No trochę mamy, chyba że zepsuł. Ty, ale to jest auto policjanta, jak widzicie. A to nie jest rozjebane? Ono chyba rozjebana ta BMK już, co? No skręcaj gdzieś szybko w uliczki. A, już chuj. Dobra, zatrzymaj się może, to powiemy, że nie widzieliśmy, bo nam się w głowie kręciło. Uj, ja nie prowadziłem.
Co się dzieje? Nic nie zauważ. Kurwa, na naprawkę kupić. Może nie wyjeżdżajmy, weź tutaj stań i poczekajmy na Somin, może ona schowa to auto. Ja mam naprawkę, jak chcesz. O kurwa, schowamy się tam. Dawaj, naprawimy. Somin. Jest przypał. Czemu? Bo spierdęliśmy przed psami tą furą przed chwilą. Dobrze. Oni a to jest auto psiego. Ja wiem, to jest auto psacza. Chuj z tym. Przecież nic nie zrobią. Naprawiasz? Tak, no. Dobrze. Dobra, już. Kurwa, nie wrzuciłem live'a na Instagrama. A to i tak trzeba do mechanika jechać, ten? No, żeby było tak na full naprawione. Opłaca to się? Tak. Mhm. Mam stać was? Kurwa, potrąciłem cię chyba. Nawet nic nie powiedział? Co się stało? Bani. Ty sobie odholowałaś i nie. Uważaj! Ja pierdolę. Wpadł pod koła, nie? Znaczy, w ogóle u mnie ten... Nic ci nie jest, panie? Dmitrij, to nie nasza wina, bo... Panowie, coś wam spadło z dachu. Że tak powiem, Dmitrij... Nie widzieliśmy cię. Dopiero wszedłem na służbę. Znaczy nie, ja widziałam, ale byłeś 4 metry obok. No, w ten sposób. Plus jeden. Rozumiesz? Ała. Jerzy wstał. Jerzy, dawaj na Karzon, kurwa. Kurwa. Na Warzony, kurwa, czwórki. Dawaj. Zaraz Warzon. No. Dmitrij, wstawaj. Pizda, że się jeszcze facet. No, jakby ci po tobie auto przyjechało, to kurwa byś inaczej mówił. Ała. No tak, w sumie, sorry. O jebie, tosta. Co to za dupeczka w staniku biega najebana? Nie wiem. Dobra, trzymaj się tam. Poczekaj, nie. Nie, pani Tina. No ta, dobra. Jak będę coś pod... Siemka. No tak, podobno fajnie też jest. Fajna fura. Dzięki. Cycki też. Nieźle. Stanisław. Co? Sorry. Do pani Tiny nie, do pani nie. Co on powiedział? Niezły cycki. To komplement, za komplementy nie powiedz mi, co się dobra, działo przez ostatnią minutę, bo byłem zajęty na telefonie. Najgorsza mechaniczka. O. Ta też ma dobre cycki. Widzę, że nieźle się pan bawi. Panie Stanisławie. Co, dać spokój cyckom? Nie słyszę. Nie słyszę. Ktoś do mnie coś gada, bo nie słyszę. A ja też. Czy mi się tylko wydaje, że ktoś do mnie coś gada? Proszę bardzo, miłe jazdy. Dzięki. Tak, chudo Roxinie. Siemano. Chodź, Roxin. Roxin, napraw furę. Co się z szybą stało? No, policja w nas wjechała, wiesz? Denis kamieniem rozjebał. O nie, wy w policję? Nie, policja w nas. No ja bym raczej wątpił, że ty w policji. A nie. Byłeś tam i widziałeś? Ja nie prowadziłem. Odszkodowania będą nam płacić. Proszę bardzo. Bracie, za to w białych ubraniach? Super, dzięki Roxy. Awansowałaś jedno miejsce wyżej dzięki temu. Wspaniale. A ile was tu jest ogólnie? Dziękuję. 3. A no to już niedługo będziesz najlepszy. Chyba Franca jedna. Ale jesteś na podium gdzieś. Zajebiście. Ja to mam życie, dupeczki mnie wożą BM-ką.
Gdzie mam ten? A ten twój Jerzy tu nie przyjedzie? A właśnie, dzwonię do niego. No? Gdzie jesteś? Kilometr mam jakiś. Bo na głównym zajęć. Dobra. Na głównym będzie Jerzy. Fajny gość. Popierdoli mnie już dzisiaj. Czemu oni tak wyjeżdżają? Ale rozumiesz, że ty chłopak widzisz 10 metrów wcześniej i w niego wjeżdżasz. Ale on wyjechał tako! Dziękuję za 1700 łapek. Dowie. Jerzy, to on chyba. Jerzy? Stachu? Tak. Jest Jerzy w domu? Czemu się śmiejecie? Jest. To było takie zabawne. Jerzy? Stachu? Zabawne, przepraszam. Z kim jest Stachu? Z fajnymi kobietkami. O, chłopaki. Nie chłopaki, tylko chłopaki i kobiety. Czemu na środku stoimy? No bo nie chciałam go potrącić. O czym? Samobójca. Przebiegał na moim zielonym świetle. Pan wsiada? No wsiadaj, Jerzy, szybciej, kurwa. Mogę wsiąść. Dobra, do miłego. Na kawiedzów jest dobrze, Rafon, jest dobrze w chuj. Będzie więcej, tylko udostępniajcie streama na swoich tablicach. I zostawiajcie łapki i komentarze. Panowie policjanci! Topili gościa? Tak. Chłop w masce Jokera. Nie wiem, pierwszy słyszę. Ej, dziewczyny, zarabiacie jakieś pojęcia. Pieniążki, czy już jest taki etap, że furę macie, kasę macie i wyjebane? No, ja wszystko mam, co potrzeba. No podziel się. Bo ja nie mam nic. A czemu nie pójdziesz do pracy? Nie szukasz jakiegoś faceta? Umiem zmywać, gotować. Mam faceta. Będziesz miała dwóch. Dobra, to kolegę od pukanka. Aha, to... Po co mi kolega od pukanka, skoro mam narzeczonego? Ja lepiej stukam. A skąd wiesz? O, to się masz przekonać i ocenisz. Nie no, nie, ja dzięki, ale... Chcę może... mi mieć na Eclipse'a na szpital. A co tam jest? No Vivian tam będzie i jej się nudzi i zaproponowała mnie. O, nagle się nudzi. Dziewczyny. A jak Denis chciał się z nią spotkać, to miała ręce pełne roboty. A jeszcze czujesz zajebiście. Dobra, ja naprawdę muszę poczytać wiadomości pilnie. Dobra, wstawił się ten live na Insta. Jezu, garnij włosy, bo masz różowe kudły jebane. No, odpowiedz. No, odpowiedz. A wy co robicie tutaj w mieście chmurze z rodziną? Zaczęliśmy, szlajamy się jak pizdy i nie mamy grosza przy duszy ani pracy i jebać nas do dupy. A czemu nie pójdziecie na kuriera? Bo nie jestem frajerem i za darmo nie robię. Bych... A no, nie mogę. Nie mogę. Co? Nie mogę. Nie mogę, nie przejdzie mi to przez gardło. Co pani nie przejdzie przez gardło? Taki bomby jedyny powiedział. Mój 15-centymetrowy kolega. Zaraz zjebało na łopatki. Co? Moje 15 cm jej nie przejdzie przez gardło. Ej! Stasiu! Co tam? No, byś się przywitał. Cześć. Nie. Wysiądę, dam ci buziaka. Dziękuję. Dzień dobry. Dobry. Boka, kurwa, wszystkiego. To fajna furka. O, musisz pomachać sobie maseczką, wiesz, Stasiu? Ja? Wydawało mi się, że mam czerwone. A mi się wydaje, że masz czarne i różowe. Ja dalej mam ten? Nie, różowe? Jest ten. A gdzie ta Vivian Ździra? Tu stoisz. Jest takie, no. Ej, dziewczyny, jakie pytanko mam? Tam. Macie pistolet? No. A co? A wiecie, skąd to można nabyć, takie coś? No ze sklepu, nawet z bronią. Jak się ma licencję. Ja zaraz pierdolnę bank. A jak ktoś nie ma licencji, to skąd może wziąć? No. Dupy. Ogarnąć, nie wiem, na darkwebie napisać. Aha. Idziecie z nami? To się może dowiecie, co ile za ile. Słucham? Idziecie z nami? Nie no, to idźcie w takim razie, sobie dobra. Pracujcie. Panowie? Halo, halo.
O. Dzień dobry. Dzień dobry. My do pracy. Okej, okay, tak, obaj panowie chcieli zatrudnić, tak? Tak. Pierwszy raz na taksówkach? Pierwszy raz. Dobra, to zapraszam was do biura. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, to w takim razie, może pan sobie usiądzie na razie na kanapie, a drugiego pana zapraszam do siebie z dowodem osobistym. No daj tam Jerzy dowód, ja usiądę. Panie Stasiu? Tak? Tak, pan przypomniał tutaj umowę. Drugi egzemplarz leży, proszę sobie go odebrać. Dobra. Proszę. Okej, okay, dobrze. To w takim razie ten jeden egzemplarz dla pana, a ten drugi, który jest dla pana brata, też pan może zabrać. Mhm. To jest moja wizytówka. Ja słyszałem, co pan tu koledze przekazał, więc informacje mam takie same. Mhm, to jest moja wizytówka, bardzo proszę. Zapisuję pański numer, tak? Mhm, tutaj pan też przekaże wizytówkę. Ja już przecież mam, bo dzwoniłem do pana. A, tak, rzeczywiście. Więc w razie czego jakichkolwiek problemów na mieście też proszę dzwonić. 589. 589-508. Tak, dokładnie. Dobra. Chyba gdzie jest pan Jerzy? No, chyba gdzieś poszedł. Skulił ogon, śmieci jebany. Tak, chyba się wystraszył, panie Stasiu. Dobra, to zrobimy tak. Szybki kurs. Pan wciągnie sobie autko. Tutaj odchania pobierze. I tak codziennie? No tak, jakbyś pomyślał. To ja taczy Ford lepszy. Zdecydowanie Toyota Prius ma szybciej jeździ, ma o wiele lepsze przyspieszenie. To jest tak, ma pan na taksometrze przycisk B. Widzi pan go? No. Tak, pod tym przyciskiem musi pan po naciśnięciu go rozwinie się pan o całe menu. Widzę. Tak, i musi pan włączyć taksometr. No. A następnie ustawić stawkę. Tak. Proponuję stawkę pomiędzy 300 a 500 dolarów. Za kilometr? Tak, dokładnie. Ja i to jest stawka. Tak, i to jest taka stawka, która najczęściej jest przyjmowana przez naszych pracowników. I to jest stawka, która obowiązuje tutaj dla wszystkich mieszkańców. Natomiast jeżeli będzie chciał pan poszukać też w inny sposób, może pan, przy użyciu tego klawisza, który tam jest kawałek dalej na taksometrze, delayed, będzie panu wyszukiwało zgłoszenia obywateli. Tak, i w tym momencie może pan po prostu jeździć po mieście i wyszukiwać takowe zgłoszenia. I to jest to, co będzie pan najczęściej robił. Dobra, to mogę już jeździć? Jak najbardziej. Ile tak w godzinę można zarobić? Ile płacicie tak na godzinę? A coś nie znajduje klienta, czemu? Bo musi pan jeździć po mieście, wie pan? To jadę, a jak skończę robotę, to oddam taksi. Dokładnie. Bardzo prosimy, żeby jednak odstawiać te taksówki, bo później walają się po mieście i policja... Faktury brać na stacji na paliwo? Oczywiście, że tak. Dobra. Oni tam już mają zapisane... bez kasy, ta? Flota. Tak, tak. Dokładnie. Flota. Flota biznes. Dobra, na razie, cho. Siemanko. Dobra. Ej, dobra taksówka, klient znaleziony, o kurwa, mam pierwszego klienta. Stachu taksówkarz jebany. Kurwa, mam klientelę. Klientelę mam. Dzień dobry. Witam, Winkton, witam panią. Dokąd? Jak dzionek? Czy jakaś mało rozmowna ta dupeczka? Dobra chociaż. Woda by mogła opierdolić, nie? Fajnie się uśmiecha. Ty kurwa, co się tak patrzysz? Mam nadzieję, że masz trochę kurwa siana.
Naliczanie ustaw. O kurwa. Chuj, nie naliczę jej. Za darmo ją wiozę, ja pierdolę. Już taksometru nie mogę wcisnąć. O kurwa. Wypierdalaj. Jaką stawkę? Miałem ustawić? $500 chyba. Ja pierdolę, szef mnie zajebie. Klienta mam. Rozmyślił się, frajer. No to chuj ci w dupę. Zablokujemy twój numer, więcej się nie dodzwonisz. Chciał, kurwa, taryfę. Już stał, kurwa, pod oszołomem z zakupami, śmietniku. O kurwa, 6 kilometrów. Ej, 6 kilometrów muszę ją wieźć. Rozumiecie to? Dobrze. Ale stara niedźwiedzica, jak się patrzy. Co jest, kurwo? To jest, kurwa, stara Janiny to jest. Ustawiany i podczas szukania klienta licznik się wyłącza. Zbiorę klienta lokalnego. Zarobiłem 4 koła. Ej, zarabiam normalnie siano na tym, dobre. 6000 już zarobiłem. Zajebiście. Znaleziony klient, 40 metrów. Ole, kurwa, akcja. Ta sama pizda. Ile wzięła? 5 kilometrów, teraz do miasta. Cicho bądź, dziwko. Idziemy. Dobra, jedziemy. Ale faza, kurwa, jest taki sos na tym. Rozmyślił się, co ty, kurwa, wysiadła mi z taryfy, nie zapłaciła mi ani złotóweczki? Ty, kurwo. Przecież cię rozkurwię za chwilę. Trzyma to jebana. Cóstko, kurwa, taksówkarza z dobrym sercem takiego, kurwa. Zapierdala, furę swoją katuje. Części, kurwa, się eksplodują, paliwo, kurwa, schodzi. Bez klimatyzacji, kurwa, jeździ, poci się. A ty, kurwo, sobie wysiadasz? Trzyma to? Bo ci się srać zachciało? Co to za chipsy? Wiejskie ziemniaczki o smaku kabanosa. Jest klientka. Trzy kilometry. Kurwo, klienta straciłem, szmato jebana. I kurwa baba leży, ty śmieciu. Wysiadaj, dziwko jebana. Wysiądź, kurwo. Gówno, wysiądź. Niechcący, kurwa, ty. Wisisz mi hajs za klienta. Wieś ją teraz na szpital. Za tą babę, co nie żyje w aucie. Jak nie żyje? Normalnie zdechła, padła na zawał. A to twój problem, kurwa, stary. Ej, problem będziesz miał, jak ci wysiądziesz i ci najebie.
Tak wydaje, wiesz co, ty pierdolisz, ty. Jebało cię. O, pojebało. No zdaj tak! No zdaj tak! Dominos, im większa stawka, tym mniejszy procent na znalezienie klienta 3 złote. Wyjebała ją! Wyjebała ją za wszy! Dobrze w chuj! Gdzie to jechać? Chcielibym gdzie jechać? Ola, woź klientów okrężnymi drogami, to zrobisz więcej kilometrów i więcej zarobisz. Pozdrawiam, 3 złote. Czy mi nie pokazało mi gdzie jechać w ogóle? Teraz biegnie. Dobra, jak biegnie. O, jaka dupka. Gdzie lecisz, Gosia? Pani Gosiu, gdzie? Do czapki? Do czapki tradycyjnie? Dobrze, jedziemy. Co słychać? Co u Daniela? Pani Gosiu, co u Daniela? Przejechać po nowe taksi. I dzwonię do, żeby mi awans ogarnęli. Mojego konta. Siemanko, ziomuś. Siema. Normalnie hajsik przywiozłem, powiem ci. Siema. Jak żeśmy tam się ugadywali? No, stówka. Kurwa, zaraz zobaczę. O kurwa, muszę przeliczyć. Masz 20 koła, kuzyn? Nie mam nic już, kurwa. Wszystko 80 mam, kolego. Kurwa, trochę mało, wariacie. O kurwa, piątkę mam już. 85. 85 za dwie. Mhm. Dobra, chuj, niech będzie, dawaj. 400 numer? Tak, tak, tak. Proszę. Czekaj, za pomysłem. Dostałem. Jaki to pistolet? Pistolet vintage. Weź wyciągnij to. Okej. Czekaj chwilę, coś. Ja z nim chwilę pogadam. Kurwa! Musisz teraz go dojebać, bo wstaje. To jakiś napad walicie? Nie wiem, jak coś to pan więcej spędzi sprzedawał tego? O ile byś chciał. Pomóż, kurwa! A ty, bo psy zaraz psy przyjadą, weź się, może co? Kurwa. Dobra, spierdalamy, psy będą! Uciekaj stąd. Uciekajcie, strzelają, uciekajcie! Się ugadamy ich.
Masz jego numer zapisany? A. Nie, ukryty. Kurwa. Już nie zdążyliśmy pogadać nawet. A co chciałeś od niego? No, żeby był kontakt na stałe, nie? Dawaj gdzieś do lasu, musimy potrenować, zobaczyć o co tu chodzi. No, z tą bronią, nie? Tak.